Co to jest, co ty tam na sznurku za sobą ciągniesz, a? Ani to nie widzę, którą? O to, co na sznurku ciągniesz, bo ja to już przyzwyczajony jestem, że za tobą to się ino smród ciągnie. Albo ten, no, ta słoma od gnojówki, nie? A, to jest moja Stefka, o, Rottweilera kupiła. To ja wyprowadzać mnie każe na dwór. Ty, Rottweilera mówisz, a? A ty to nie Doberman? To nie Doberman. A jak tyś go nazwał, a? Ja, Hitler. A czego to Hitler? A, bo ja z moją Stefką dzisiaj u trzeciej wojnie my gadali i ja sobie myślę, o, no jak jest Hitler nazwę? To ty mów, ty coś miał mówić, bo ty mi coś chciałeś mówić. A no, dobrze gadasz. No bo ja tu się do gminy naszej wybieram. Na mor. Tak? No, ja po pieniądze się idę ubiegać, bo mi się należą. No to dobrze ty gadasz, ino, że ja nie rozumiem dlaczego. No bo słuchaj, kryzys mamy w kraju naszym ojczystym. Ale ty mi powiedz, co ma za przeproszeniem gnój do obornika. A gówno? Bo masz. Ja to się tyle czasu zastanawiał, a ty... W jednej chwili moje zagadkę rozwiązał. Popatrz, ja to widzę nie bez przypadek ty 2 lata szkoły podstawowej kończył, a? Chłopie, słuchaj, to się jeszcze nie jednej rzeczy u mnie dowiesz. Ja to ci się muszę pochwalić. Słucham. Ja to się na studia wybieram, o! Co? Żartowałem ze strażniku, ty! No. Na studio, ty! Chodź do tego wójta szybko. A no, chodźmy, A ty wiesz, ten twój, jak goś nazwał? Rottweiler. Inaczej goś nazwał. A, Hitler! No, to on może po angielsku mówić, jak go w zad popniesz. Takie hał! Nie! Ty mi przypomniał teraz. Słuchaj, moja świnia gada po francusku. Po francusku! A jak? Słuchaj, idę rano, pożaka nagotowałem, idę rano do steni, no i zablokowałem mi się w bramie, myślę, kopnę ją w dupę. Łapłeś? Tak, i się ukazało, a ona po francusku. Oui! Oma! Chodź do wójta, bo... Ale bo przypomnij mi, po co my poszli do wójta? Kryzys mały w naszej rodzinie. No i po pieniądze uczyłem. Należące się na mój. Należące się. O. No. O, uszanowanie. Poka się najpierw. Do stajni. Boli mnie ręka. Ja do stajni nie pukam nigdy. Kurtula. Uszanowanie. Uszanowanie panu. Dobry, pan złodziej, tak? Tak, Zenon Kieszonkowiec, tutejszy wójt. Oszanowanie! No ja mówił, że złodziej, nie? Proszę usiąść, panowie, proszę usiąść. Ja nie będę siadał! Kasa na stół! Moje należące się mi pieniądze! Spokojnie! Dawaj moje pieniądze! Antek, spokojnie! Może pan rozumie. Tak, oczywiście, może panowie się czegoś napiją. Nie wiem, coś do picia może. Ja proponuję, pan... Wódkę masz? Myślałem coś bardziej typu kawa, herbata. No, bo takich nie ma, wie! No, lej pan! Pani Kasiu! Pani Kasiu! Pani Kasiu, poproszę 3 herbatki. 3 razy. Tak, ze mną się znaczy, panie wójcie. No. Tak, więc proszę. W jakiej sprawie panowie przychodzą? To on mówi przed... Ja będę gadał! Dawaj moje pieniądze, złodzieju! Twoja mać! Ja bardzo za kolegę przepraszam, panie, bo... Panie złodzieju, wójcie! Znaczy, panie ośle, pośle, wójcie! Jeden złodziej! Panie wójcie, wójtem jestem. Ja muszę
żona dzisiaj nagadała, że trzecia wojna światowa będzie. Panie, jak on się nadpobudliwy zrobił, panie rozumiesz, on do 9 rano, do 9, rozumiesz? Wiesz ile do 9? Oczywiście, oczywiście. No, do bo 9, też na palcach. Do 9 rano to on wykopał spod stodoły ten, 6 karabinów, 10 granatów i jednego czołga. To tak. A ponadto mówiąc, ja telewizor w domu mam. Ja telewizor w domu mam i to się słyszy wszędzie o tym kryzysie. Słyszałem w telewizji gadali, a ponadto moja Stefka w radiu widziała, że tu Małysz karierę pokończył i będzie skakał ten, Stach. Dobrze. Stachu. Stachu będzie skakał. Panowie, a że się tak zapytam, prawda, prawda, tak. Dawaj moje pieniądze! A co ma piernik do wiatraka? Ja wiem! Gówno! Kapucynie, to nie ta zagadka. Tak. Ja cię przepraszam, fuj, to bo mnie to się wszystko... No dobrze. A rozumiesz, bo mi się kiedyś, jak ja do szkoły chodził, mi się też żona dyrektora z uczennicą pomyliła. No ty już też nie, nie. I tu by się rozwiązała zagadka, dlaczego ja do szkoły podstawowej tylko 2 lata chodzi. Ty już się nie chwal. Ja to zaliczyłem tabliczkę mnożenia. Do dziś pamiętam. Jo, ja ci to Wojtu pokażę, tę tabliczkę mnożenia. No, pokaż mu. Idzi kuminiesz po drabinie. W kumiku i w kuminie. Oj, masz. No, rozumiem. A chciałbym wrócić do tematu rozmowy. Po co panowie przyszliście do mnie? No to, to my... Dawaj moje pieniądze, bo ja ci łebu kręcę i do gardła nastram. Dawaj moje pieniądze, człowieku! Nie robisz, jak się mówi! Ale panowie, jakie pieniądze? O czym wy mówicie? Mnie się dzisiaj w nocy chałupa spaliła. Toż ty się mnie jeszcze nie chwalił. Co ja się miał chwalić? Jak moja Stefka znowu w tym radiu widziała, że o, taniej gazem palenie wychodzi. W piecu? W piecu. Gazem? Tak. No to ja do tego pieca łup gaz. Ale może jeszcze dokładniej, tak? Co się stało? Może ja się wszędzie mnie przerywać. Jakieś odszkodowanie z Unii Europejskiej, może coś załatwimy panów. Słuchaj pan, ja do tego pieca gazu. Ej, ja czuję coś takiego. Ja jestem na morzu, w koło delfiny, latające jak tygrysy. Reste panie. Ja na dachu. Ojciec haszem w piecu pali. Ja na dachu, on na dole. Młody dach, stara piwnica i wkoło delfiny. Kolorowo, panie. Jak latające tygrysy. Delfiny jak tygrysy latające? Ja na skrócie piecu wszystko. Panie, ty się nie masz czym chwalić ino swoje durnota. Jako durnotos, ja chciał ino, żeby taniej wyszło. No to co, dawaj te pieniądze, złodziejachu jeden. Cicho, cicho, Antoń, spokojnie. A ja to słuchaj, muszę w piecu gnojówkę już pół roku palić. Aaa, to ci to ta kolejna zagadka się wyjaśniła. Ksiądz na homilii w niedzielę wychwalał tę woń, co się po wsi roznosi. A tu Marian taki cichy nam przyjemność sprawia, bo gnojówkę rzuca do ognia. Jeśli nie rób tak więcej. No, to jak z tym odszkodowaniem? No, jak z tym odszkodowaniem, panowie? Trzeba sporządzić specjalny wniosek. Wniosek! Wniosek to ja dużo mam! Góry się niosę to. Nie, panowie, wniosek. O tak, jak tutaj mamy wniosek. Składa pan podpis, no i mamy pewien czas oczekiwania. Czas oczekiwania! Tam my na ciebie krzyżyki stawiamy! Ty! No kadencję my cię wybrali, krzyżyk my ci stawili! Co? A krzyżyk to nie oznaczało, że tego my zabić chcieli? Kapucynie, kozi... Cicho! Bo moja stara to mnie mówi przed tymi całymi wyborami, że w statki grać będzie. To idę, nie? Ja ty nic nie będę żadnego... Wniosku wypełnił. Panie, dajesz pan te kasy? To panowie, jakoś to spróbujemy rozwiązać. Jakoś to... No rozwiążemy to. Spokojnie, myślę, że się nie... Właśnie dawaj mi te kasy! Rozumiesz ty mnie, czy nie rozumiesz mnie? Ale to, proszę pana, spokojnie proszę, bo zaraz wezmę ochronę i... Albo inaczej to załatwimy. Wie pan co? No,
Pan dasz flaszkę i o wszystkim zapomnę. No to już! To ładnie! Razem napijemy! To się nie rozumie! A, idę!